Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Woropińska i prowadzę dzisiaj dla Państwa webinarium, którego gościem jest Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i który dzisiaj opowie o kontroli zarządczej Państwu. Zanim jednak oddam mu głos, to przypomnę tylko, że wszystkie nasze webinaria Labibowe realizowane wspólnie przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszenie Labib się odbywają w ramach większej inicjatywy, jaką jest Program Rozwoju Bibliotek, który jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez FRSI. I tym samym część oficjalną ja uważam za zamkniętą. Jurku, oddaję Ci głos i przełączam na Twoją prezentację. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i dziękuję, że zechcieliście znów tak licznie spędzić z nami przedpołudnie. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Państwem o kontroli zarządczej i zarządzaniu ryzykiem. Temat jest bardzo obszerny tak naprawdę. Kiedy zacząłem się zastanawiać nad tym, jak do tego podejść, to uznałem, że tak naprawdę lepiej byłoby przynajmniej podzielić to webinarium na dwie części, bo zmieszczenie tego w godzinie jest bardzo trudne i powiem naprawdę o najważniejszych rzeczach i o takich rzeczach, które wychodzą u nas z praktyki, bo spotykamy się, czy chcę z Państwem porozmawiać nie dlatego, aby pokazać, jak należy prowadzić kontrolę zarządczą tak, aby spełnić formalności, tylko chciałbym, żebyśmy raczej zastanowili się, po co to tak naprawdę jest, czy jest to dla nas przydatne, a jeżeli do tej pory nie było dla nas przydatne, to w jaki sposób to wykorzystać, czyli aby tak prowadzić kontrolę zarządczą, aby była dla nas pożyteczna, a nie abyśmy tylko robili ją na wypadek przeprowadzenia zewnętrznego audytu, kontroli, czy po prostu dla spokoju sumienia. Materiału mamy bardzo dużo, bo mimo wszystko starałem się, no nie uciekniemy od pewnych teoretycznych wstępów, musimy sobie to omówić. Nie będę wchodził w żadne szczegóły i od razu powiem też o tym, że na stronie Ministerstwa Finansów, na którą przechodzimy z gov.pl, w zakładce co robimy, jest całkiem niezła informacja dotycząca kontroli zarządczej. Tym z Państwa, którzy się zainteresują podczas tego spotkania tą tematyką, polecam skorzystanie z tej zakładki, bo tam są i wszystkie dokumenty, i wzory dokumentów, i też taki poradnik, więc warto się z tym zapoznać. No dobrze, to startujemy w takim razie. Oczywiście musimy sobie zacząć od w ogóle zdefiniowania, czym jest kontrola zarządcza. Więc mówi nam o tym ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku. Ustawa, która wprowadziła pojęcie kontroli zarządczej do polskiego systemu prawnego. Wcześniej w ustawach o finansach publicznych była sformułowane pojęcie kontroli finansowej, ale kontrola zarządcza pojawiła się po raz pierwszy właśnie w tej ustawie i rozszerzyła ona zakres przedmiotowy kontroli z samego zakresu finansowego na wszystkie dziedziny aktywności związane z realizacją zadań i celów naszej instytucji, czy każdej innej instytucji sektora finansów publicznych. No więc czym jest ta kontrola zarządcza? To jak mówi ustawa o finansach publicznych w artykule 68 ustęp 1 to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób, to istotne, zgodny z prawem po pierwsze, efektywny po drugie, oszczędny po trzecie i terminowy. A więc definicja krótka, ale bardzo wyczerpująca. Mówi nam o tym, że kontrola zarządcza odnosi się przede wszystkim do realizacji celów i zadań i mówi, w jaki sposób te cele i zadania w instytucjach publicznych winny być realizowane. Bardzo szybka ankieta. Czy mamy świadomość w ogóle, że w naszych instytucjach jest kontrola zarządcza? Ja żyję w takim przekonaniu, że spotykamy się w gronie osób przede wszystkim z bibliotek i innych niewielkich instytucji kultury, zazwyczaj niewielkich, a chociaż nasza biblioteka zatrudnia 180 osób, więc nie jest to taka niewielka instytucja. Martyna uruchomiła ankietę.
Tak, już Państwo odpowiadają na ankietę, w związku z tym już za chwilę będziemy mieli wyniki. Przypomnę tylko, że jak już Państwo zaznaczą odpowiednią odpowiedź, tak, nie bądź nie wiem, to na dole, żeby zapisać ankietę, trzeba kliknąć przycisk wyślij i wówczas Państwa odpowiedź na pewno zostanie uwzględniona. Widzę, że Państwo bardzo sprawnie odpowiadają na to pytanie. Pytanie brzmi, czy w Twojej instytucji funkcjonuje kontrola zarządcza i już prawie 70% z uczestników, a jest nas w tym momencie 216 osób, odpowiedziało już na to nasze pytanie. W związku z tym, jeżeli Państwo pozwolą, tak też się umówiliśmy z Jurkiem, że to będzie krótka ankieta i szybka ankieta. Ja kończę możliwość teraz odpowiadania przez Państwa i pokażę Państwu, jak wyglądają wyniki. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, czyli 55% odpowiedziało, że tak, że funkcjonuje kontrola zarządcza, czyli zdajecie sobie Państwo z tego sprawę, że ona istnieje w nieco ponad połowie osób, które są tutaj dzisiaj z nami. Czy to dużo, czy to mało? Kontrola zarządcza, co prawda, dotyczy ogółu instytucji, ale odpowiedzialność za kontrolę zarządczą przede wszystkim w instytucji ponosi kierownik instytucji, w przypadku instytucji kultury dyrektor. W kontroli zarządczej przede wszystkim uczestniczą także kierownicy niższego szczebla, ale powinna być także zaangażowana w nią cała załoga, przynajmniej mieć taką świadomość. No, czy 55% to dużo, czy mało w takim razie? No, wydaje się, że nie bardzo dużo. Dlatego tym bardziej chyba warto sobie powiedzieć o tym, czym ta kontrola jest i jak możemy z niej skorzystać. No właśnie, czy to w ogóle jest kontrola, czy to nie jest kontrola? Od tego trzeba zacząć, bo mówimy kontrola zarządcza. Są różne kontrole w instytucjach. Czy ta jest podobna do różnych innych kontroli? No właśnie nie, bo nie jest to do końca kontrola rozumiana jako tak z definicji, jako ustalenie pewnego stanu faktycznego, czyli tego, co zrobiliśmy, wykonania, porównanie go z tym, co zaplanowaliśmy, z naszymi zamierzeniami, no i znalezienie pewnych rozbieżności, przeprowadzenie analizy i wyciąganie wniosków, które można zasygnalizować kierownictwu, bo na tym polega zwykła kontrola. Kontrola zarządcza posiada też pewne elementy nadzoru, bo przez ten nadzór możemy rozumieć na przykład podejmowanie wobec kontrolowanego podmiotu, czyli jeżeli nas ktoś kontroluje, władczych działań, tak się to mówi, czyli po prostu wydawanie poleceń, decyzji, zaleceń mających na celu takie ukształtowanie rzeczywistości, aby doprowadzić ją do zgodności ze stanem pożądanym. Krótko mówiąc, ten nadzór polega na tym, że jeżeli coś nie wygląda w naszej instytucji tak, jak powinno wyglądać, no to są nam wydawane polecenia, aby doprowadzić to do pożądanego stanu, do tego, aby było prawidłowo. Oba te elementy na pewno posiada kontrola zarządcza. Skąd więc w ogóle takie pojęcie? No, w literaturze mówi się, że ta kontrola wzięła się stąd, że ona tak naprawdę nie odpowiada do końca naszej definicji kontroli, którą podawałem Państwu przed chwilą, ale raczej wywodzi się z takiego anglosaskiego znaczenia pojęcia control, którego istotą, które ma zastosowanie w odniesieniu do władzy publicznej, a jego istotą jest kierowanie i zarządzanie, czyli bardziej związane z pewnymi z kierowaniem właśnie. No więc też mówi się, że właśnie w kontroli zarządczej mieszczą się zarazem działania kontrolne i kierownicze, a te polegają na wyznaczaniu celów, sprawdzaniu ich realizacji i korygowaniu odchyleń między założonym planem i wykonaniem tego planu. No i teraz musimy sobie omówić krótko, co też mówi nam ustawa i inne dokumenty o tej kontroli zarządczej. Jakie są jej cele? No to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Celami kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności, bo oczywiście
nie tylko, ale w szczególności ustawa na to zwraca uwagę. Zgodności działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Czyli całokształt naszej działalności musi być zgodny i z prawem zewnętrznym, i z tym, co sami sobie przyjęliśmy. Jeżeli przyjęliśmy jakąś procedurę, musimy jej potem przestrzegać. Skuteczności i efektywności działania. Tego nie trzeba chyba tłumaczyć. Wiarygodności sprawozdań, to jest też oczywiste, aby sprawozdanie odzwierciedlało rzeczywisty obraz naszej instytucji. Ochrony zasobów. Każda instytucja ma różnego rodzaju zasoby. Dobry gospodarz, dyrektor chroni te zasoby przed tym, aby ich nie utracić, nie uszczuplić. Są to zasoby, które powstały ze środków publicznych, są to zasoby publiczne, można tak powiedzieć. I my jesteśmy odpowiedzialni za ich właściwe użytkowanie i dbanie o nie, zapewnianie do nich na przykład dostępu osobom tylko uprawnionym i właściwe z nich korzystanie. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania. I to jest dość ciekawe, bo rzeczywiście na to kontrola zarządcza kładzie nacisk. Mówiliśmy o tym, że działania powinny być podejmowane legalnie, ale też etycznie. Instytucja ze sfery finansów publicznych, w naszym przypadku instytucja kultury, powinna działać w sposób etyczny. Ona i wszyscy jej pracownicy. Efektywność i skuteczność przepływu informacji. Na to też zwraca uwagę kontrola zarządcza, czyli musimy zadbać o to, aby informacje były przekazywane w odpowiedni, zrozumiały sposób w strukturze naszej organizacji. No i zapewnienie zarządzania ryzykiem, o którym będziemy sobie mówić sporo na końcu naszego spotkania. Kto zatem odpowiada za kontrolę zarządczą? Zapewnienie należy do obowiązków. No i tutaj znowu ustawa mówi, kto odpowiada za tą kontrolę zarządczą. Ministrowie, potem szefowie jednostek samorządu terytorialnego, czyli wójtowie, burmistrzowie, prezydentowie miast, przewodniczący zarządu to jednostki, to chodzi o powiaty, no i kierownik jednostki. A więc tutaj mamy wymienione trzy grupy osób odpowiedzialnych. A właśnie wróćmy sobie jeszcze do tej definicji, bo z niej wynika kilka rzeczy. Po pierwsze to, co zaznaczyłem na czerwono, że kontrola, którą zapewniają te grupy podmiotów, musi być adekwatna, skuteczna i efektywna. To są cechy kontroli zarządczej. I one też są bardzo ważne, bo oprócz celów, dzięki tym, jakie cechy podaje nam ustawodawca, możemy sobie planować działania w zakresie tej kontroli zarządczej. Ta kontrola musi być adekwatna. No to oznacza, że ona musi być odpowiednia, dostosowana do jednostki, skali działania tej jednostki i realizowanych zadań. I teraz wyobraźmy sobie, że inna będzie ta kontrola zarządcza w tak dużej bibliotece jak ta, którą ja mam zaszczyt kierować, a inna w bibliotece, która ma na przykład dwóch pracowników. Jeżeli byśmy przełożyli pewne procedury kontroli zarządczej bez ich przeskalowania z naszej biblioteki do małej biblioteki gminnej, ta kontrola nie byłaby adekwatna, byłby to przerost formy nad treścią tak naprawdę. Więc nie możemy mówić o takim uniwersalnym modelu. Zawsze musimy go dopasować do tego, do charakteru naszej jednostki. Kontrola zarządcza musi być skuteczna. O, ucięło mi tutaj literę, ale ma być prowadząca do osiągnięcia założonych celów, czyli jeżeli ją sobie wdrożymy, to musimy sobie ocenić, czy ona przynosi te założone cele, czy rzeczywiście jest skuteczna, czy to jest tylko na papierze, a w praktyce pewne założenia tej kontroli zarządczej nie są stosowane, czy też rzeczywiście to się sprawdza. No i efektywna, czyli dająca najlepsze efekty przy poniesionych nakładach. No te nakłady muszą być dostosowane też do charakteru jednostki, więc adekwatne i musimy tak zorganizować tą kontrolę, no aby przy tych nakładach efekty były jak najlepsze.
Z tego zapisu, o którym mówiłem, czyli z tych grup osób odpowiedzialnych za prowadzenie kontroli zarządczej, wynika też to, że istnieją dwa poziomy kontroli zarządczej. W naszym przypadku, bo w przypadku instytucji rządowych, no to będzie minister i kierownicy instytucji podległych ministerstwom, ale w naszym przypadku jest to poziom pierwszy, kontrola wewnętrzna, dotyczy poszczególnych jednostek i odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy instytucji kultury, mówmy wprost, w tym gronie. I drugi poziom to jest kontrola zewnętrzna i ona należy do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu, czyli w naszym przypadku do organizatora. Organizator w ramach kontroli zarządczej będzie zajmował się wszystkimi aspektami działania jednostki samorządu terytorialnego, również poprzez swoje jednostki i instytucje. I często procedury, które wprowadza w odniesieniu do naszych jednostek, czyli zasady planowania, raportowania, przeprowadzanie kontroli w naszych jednostkach, wynikają właśnie z tego, że mają zapewnić odpowiedni drugi poziom kontroli zarządczej. Oczywiście mogą być także zalecenia na tym poziomie, o czym będę mówił, które będą oddziaływały na nasze obowiązki związane z kontrolą zarządczą, ale do tego sobie jeszcze wrócimy. Teraz chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze o trzech komunikatach Ministerstwa Finansów, ministra finansów, ponieważ kontrola zarządcza, jeżeli chodzi o uwarunkowanie prawne, jest w polskim prawie tak sformułowana, że w ustawie o finansach publicznych, w tym rozdziale 6, no tak naprawdę to są artykuły od 68 do 71, jak mówiłem, kilka zapisów i te zapisy są naprawdę dość ogólne, tak można powiedzieć. Niektóre nas w ogóle nie dotyczą, bo skupiają się na działaniach ministrów, ministerstw i podległych jednostek, czyli tak naprawdę kluczowych zapisów jest niewiele. Ale jest tam też delegacja ustawowa, która mówi o tym, że wiele rzeczy związanych z funkcją, że w ogóle za funkcjonowanie kontroli zarządczej, to od tego zacznijmy może, bo nie mówiłem, odpowiada minister finansów. I jest też delegacja ustawowa, że minister finansów ma wydać odpowiednie komunikaty, w których poda szczegóły mówiące nam, jak prowadzić kontrolę zarządczą, tak żeby spełniała wszystkie swoje wymogi. I takie komunikaty po przyjęciu ustawy o finansach publicznych w 2009 roku zostały wydane trzy kluczowe. Więc pierwszy to jest komunikat numer 23 w sprawie standardów kontroli zarządczej. Drugi komunikat z 16 lutego 2011 to jest komunikat 3 z tego roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. A trzeci komunikat z 6 grudnia komunikat w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. I wdrażanie kontroli zarządczej w naszych jednostkach w dużym stopniu, czy w zasadzie w dużym stopniu opiera się na tym wszystkim, co zostało podane w tych komunikatach, ponieważ tak jak mówię, ustawa jest dość ogólna. I teraz króciutko o pierwszych dwóch komunikatach, więc pierwszy to ten, który wyznacza standardy kontroli zarządczej. Co to są te standardy w ogóle? Te standardy określają podstawowe wymagania, jakie są stawiane przed jednostkami. Te standardy zostały określone po to, aby promować wdrażanie jednolitego modelu kontroli zarządczej, ale uwzględniającego specyficzne zadania jednostki, która ją wdraża, warunków, w których działa, czyli standardy muszą być dopasowane do konkretnej jednostki. Te standardy są oparte o pewne międzynarodowe wytyczne, do których nie będę tutaj przywoływał, bo nie ma na to za bardzo czasu, aby mówić o całej teorii związanej z kontrolą zarządczą, skąd to się wzięło, bo rzeczywiście nie jest to
nasz pomysł, tylko wynikający z pewnych uregulowań i standardów międzynarodowych. Więc te standardy również z takich dokumentów pochodzą. Te standardy są też pewnym uporządkowanym zbiorem wskazówek, które wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za wdrażanie kontroli zarządczej, powinny wykorzystać, zarówno tworząc systemy kontroli zarządczej w swoich instytucjach, jak też oceniając ich funkcjonowanie i później je doskonaląc. I teraz przez wszystkie te standardy nie będziemy na tym etapie sobie przechodzić i ich omawiać, bo tak naprawdę gdybym chciał robić z Państwem takie webinarium, to pewnie musielibyśmy z godzinę mniej więcej poświęcić na to, aby sobie je omówić. Chciałbym pokazać przynajmniej, może do tego jeszcze wrócimy później, i przynajmniej pokażę po kolei kilka standardów w poszczególnych grupach, natomiast warto wiedzieć, że są one pogrupowane właśnie w 5 grupach, z których pierwsza to środowisko wewnętrzne, druga cele i zarządzanie ryzykiem, trzecia mechanizmy kontroli, czwarty informacja i komunikacja, piąta grupa to monitorowanie i ocena. Drugi z komunikatów ministra finansów, o którym mówiłem, mówi o samoocenie kontroli zarządczej. Czymżeż jest ta samoocena? To jest taki proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania przez pracowników i kierownictwo jednostki. Czy zawsze przez pracowników i kierownictwo jednostki? Nie zawsze, bo to zależy od tego, jaki sobie model przyjmiemy lub w ogóle nie przyjmiemy prowadzenia samooceny. Bo może samoocenę przeprowadzać tylko kierownictwo jednostki. W niektórych przypadkach, o czym będę mówił za chwilę, można jej w ogóle zaniechać. Można tak zorganizować przeprowadzanie tej samooceny, że polega ona na ocenie i kierownictwa, czyli dyrektora, być może całej kadry zarządzającej i na przykład kierowników niższego szczebla. Wszystko zależy tutaj od tego, jak dopasujemy sobie ten system do naszej struktury, tak, do charakteru naszej instytucji. Ta sama ocena w zamyśle ustawodawcy jest takim narzędziem, które może dać ogólny obraz funkcjonowania kontroli zarządczej w naszej instytucji. I dzięki tej samoocenie można uzyskać informacje o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, a w szczególności ona może nam dać taki obraz tam, gdzie no nie było przeprowadzanych żadnych badań audytorskich czy kontrolnych przeprowadzanych przez upoważnione instytucje czy przez naszego organizatora, który też jest upoważnioną instytucją. No ale wiadomo, różnie bywa. Kierując dużą biblioteką różnych kontroli mamy mnóstwo, a to ZUS-u, a to Urzędu Skarbowego, a to Państwowej Inspekcji Pracy, oczywiście organizatora i tak dalej, różne instytucje kierują do nas swoje kontrole i badane są różne aspekty badania, różne aspekty działania naszej biblioteki. Natomiast mniejsze biblioteki często nie mają aż tu kontroli, bardzo dobrze, mając jedną czy dwie osoby, obsługa takiej kontroli musiałaby być bardzo absorbująca. No, polega też na tym, że zakres kontroli, który jest prowadzony w instytucjach, jest adekwatny do ich skali, to też jest oczywiste. No więc to, co nie było kontrolowane zewnętrznie, na co nikt nie spojrzał, nie przekazał nam swoich wniosków, możemy sobie skontrolować w zakresie takiej właśnie samooceny. No i wyniki tej samooceny mogą być dzięki temu jednym ze źródeł wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, a także, i o tym sobie za chwilę powiemy, być podstawą do podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Warto wiedzieć, że w tym komunikacie
Gotowe są przykłady już przygotowanych dokumentów, czyli takich ankiet dotyczących samooceny, które można sobie w jakiś sposób zaadaptować w swoich wewnętrznych regulacjach. Więc nie musimy dzięki temu nic wymyślać, tylko sobie przerabiamy gotowe dokumenty. No i teraz dochodzimy do tego pytania, które najczęściej się pojawia. Czasem jestem w stanie na nie odpowiedzieć już na początku, czasem odpowiedź na nie jest trudniejsza. Dlatego po tym całym wstępie teraz możemy dopiero mówić na ten temat, czy wdrożenie kontroli zarządczej jest obowiązkowe. Odpowiedź brzmi twierdząco. Wdrożenie kontroli zarządczej, prowadzenie jej, dokumentowanie jest obowiązkowe dla wszystkich jednostek sfery finansów publicznych. Natomiast różne jednostki są zobowiązane wdrażać kontrolę zarządczą w różnym szczegółowym zakresie. Więc każda podejmuje ten ogół działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Jednakże nasze obowiązki, wychodzę z takiego założenia, jak mówiłem, że jesteśmy w gronie pracowników i kadry zarządzającej instytucji kultury, dla których w większości organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego. No, nie sądzę, chociaż być może, że na moje skromne webinarium pojawił się ktoś z Biblioteki Narodowej, która ma zgoła odrębny status, bo jest to jedyna biblioteka publiczna kierowana przez ministra i jej dotyczą nieco inne uregulowania, ale my tu mówimy o bibliotekach samorządowych, krótko mówiąc, czy innych instytucjach kultury samorządowych. Więc w tym przypadku musimy po pierwsze sobie zastrzec, że nasze obowiązki związane z tym drugim poziomem kontroli zarządczej, a nawet pierwszym, mogą być, znaczy w związku z drugim poziomem, obowiązki z pierwszego poziomu mogą być trochę różne, bo zazwyczaj organizator wydaje, zależy, czy to jest wójt, burmistrz, czy marszałek i tak dalej, wydaje odpowiedni przepis, który mówi o tym, jak prowadzona jest kontrola zarządcza w jego jednostce samorządu terytorialnego, no i też odnosi się do tego zazwyczaj, jak prowadzone są, jest kontrola zarządcza w podległych mu jednostkach i czego oczekuje od podległych jednostek w tym zakresie. Więc organizator może różnie zadecydować, bo może na przykład zadecydować, że wymaga od dyrektorów. Fruzelda jak zwykle musiała przyjść się Państwu pokazać i trochę poprzeszkadzać, przepraszam. Więc na przykład organizator może zadecydować, że samoocena jest obowiązkowa, a wyniki tej samooceny mają być przekazywane do urzędu organizatora. Ale jeżeli organizator nie zadecyduje inaczej, to po pierwsze samorządowe instytucje kultury nie muszą sporządzać planów działalności i sprawozdań, o których mowa w artykule 70 ustawy o finansach publicznych, bo jest to obowiązek generalnie ministrów i jednostek z pionów czy z załów administracji podległych odpowiednim ministerstwom, którym ministrowie nakażą sporządzanie takich dokumentów. Natomiast warto pamiętać, że przynajmniej te instytucje kultury, które posiadają budżet zadaniowy, to znaczy każda instytucja kultury sporządza swój plan i sporządza sprawozdanie. I to często sprawozdajemy w różnych formułach, to dla organizatora, to dla ministerstwa, to jeszcze dla kogoś. Natomiast więc tak czy siak, wszyscy przygotowujemy plany na podstawie innych, odrębnych przepisów i także przygotowujemy sprawozdania. Warto tutaj powiedzieć o tym, że budżet zadaniowy, który jest stosowany nie we wszystkich instytucjach kultury, ale w coraz większej liczbie,
chyba najlepiej odzwierciedla cele czy te idee ustawodawcy, ponieważ w tych planach, no, te plany budżetowe są tak formułowane, że mówimy tam o pewnych celach, zadaniach, procesach, a nie tylko o kosztach i przychodach. Samorządowe instytucje kultury nie muszą też co do zasady przeprowadzać samooceny. No i tutaj przechodzimy do tego, o czym chciałem Państwu powiedzieć, że nie muszą, ale to nie jest kłopotliwa rzecz, bo to jest tam odpowiedź na, zazwyczaj zależy, jaką ankietę sobie zrobimy, bo tak jak mówiłem, w komunikacie ministra finansów jest przykład takiej ankiety samooceny, ale to my sobie jako kierujący instytucjami możemy wprowadzić zasady przeprowadzania tej samooceny. Możemy sobie ustalić, czy przeprowadzamy ją sami, czy przeprowadzamy ją tak, że z udziałem wszystkich pracowników lub tylko kierowników. Ale warto wprowadzić to rozwiązanie, ponieważ ta samoocena pozwala na takie głębsze spojrzenie na swoją instytucję i na odpowiedzenie sobie na pytanie, czy czegoś nam w zarządzaniu tą instytucją nie brakuje, czy nie pozostaje jakaś kwestia, która jest jeszcze nieuregulowana, bo coś nam się wydawało oczywiste, coś jest realizowane na zasadzie, bo tak było zawsze, a wydaje się, że dla zapewnienia tej właściwej kontroli zarządczej należałoby to w odpowiedni sposób uregulować. Czasami to mogą być sprawy bardziej lub mniej istotne. Ja pamiętam, że na początku, jak wdrażaliśmy kontrolę zarządczą po wejściu w życiu ustawy, no a to już jest prawie dekadę temu, niecałą, to na przykład się okazało, że nie mamy formalnie przyjętego, że no jest tam rzeczywiście są standardy dotyczące etyki. Nie mamy formalnie przyjętego dokumentu, który by mówił o zasadach etycznych, którymi się kierujemy. I uzupełniliśmy to oczywiście, bo istnieją dobre wzorce kodeksu etyki bibliotekarza i z nich można było skorzystać. Po prostu należało przyjąć go zarządzeniem, poinformować pracowników, przeprowadzić odpowiednie szkolenia. W tej chwili w ramach programu szkoleń podstawowych, które prowadzimy dla nowych pracowników, jest też taki kurs, który dotyczy właśnie kodeksu etyki i mówimy, co oznaczają jego poszczególne zapisy, mówimy o tym, że on jest i uczulamy na to, że oczekujemy od naszych pracowników, aby go przestrzegali, ale wcześniej no, nie odczuwaliśmy jego braku, tak, bo natomiast rzeczywiście dzięki tej samoocenie i stwierdzeniu, że no tutaj mamy coś nieuregulowane, tutaj nie mamy przepisu, na którym możemy się oprzeć, nie mamy procedury. Przez to wiedzieliśmy, że trzeba to wprowadzić. I dobrze, że to wprowadziliśmy. I teraz tak, niektórzy kierownicy, kolejny obowiązek, którego nie mamy, dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, nie muszą podpisywać oświadczenia o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, ale warto je dla siebie podpisać. Warto, jeżeli ono się znajduje w dokumentacji instytucji, bo ono też świadczy o tym, że rzeczywiście zrobiliśmy sobie samoocenę, bo ta samoocena jest takim wstępem. Tak zaznaczamy sobie tam, czy spełniamy poszczególne standardy. Musimy na to spojrzeć szczerze. No, jeżeli ich nie spełniamy w pełni, to zaznaczamy, że nie spełniamy w pełni i tyle, trzeba będzie to poprawić. Natomiast na tej podstawie możemy sobie takie oświadczenie podpisać. No ale też warto, jeżeli wdrożymy w pełni kontrolę zarządczą, jeżeli jesteśmy pewni, że zrobiliśmy to dobrze, że nie mamy obszarów, które są niekontrolowane, standardów, które nie opierają się w naszej instytucji na niczym,
no to z przyjemnością podpisujemy takie oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, nawet jeżeli ono ma być tylko u nas w papierach, kolokwialnie mówiąc, ale jeżeli przyjdzie do nas audyt dotyczący kontroli zarządczej, to na pewno będzie to poczytane za plus, że mimo braku obowiązku takie oświadczenie jest sporządzane i to na podstawie samooceny. Wracając jeszcze do tej samooceny, powiem krótko, że jeżeli przychodzi audyt, który bada stan kontroli zarządczej, to audyt bardzo często w swoim kwestionariuszu opiera się właśnie na tym wszystkim, co my znajdziemy w kwestionariuszu samooceny, więc jeżeli wcześniej sobie to przedstawimy, sami zrobimy i usuniemy braki, to audyt też wyjdzie pomyślniej, więc warto po prostu samemu się wcześniej nad tym skupić. No i właśnie, mamy coraz mniej czasu, a jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy. Wdrożenie kontroli zarządczej. W jaki sposób możemy wdrożyć tą kontrolę zarządczą? No, tak jak to robimy na co dzień jako kierujący instytucjami kultury. Wprowadzamy zarządzeniem dyrektora i w tym zarządzeniu można zawrzeć takie elementy. Uszczegółowiamy sobie adekwatnie do naszej jednostki opis standardów. Mówimy sobie w tym zarządzeniu o zakresach odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej, bo mówiliśmy o tym, że głównym odpowiedzialnym jest zawsze dyrektor instytucji kultury, ale również za kontrolę zarządczą w komórkach organizacyjnych powinni odpowiadać kierownicy tych komórek. Mówimy sobie o zasadach oceny kontroli zarządczej, czyli w tym zarządzeniu też piszemy o tym, czy wprowadzamy samoocenę, a jeśli tak, to na jakich zasadach, w jakim zakresie, jak jest ona przeprowadzana, czy z niej rezygnujemy. Możemy sobie też tam ująć, powinniśmy, czy będziemy co roku podpisywać oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. No i rzecz, która jest istotna i bardzo pomaga, załącznik, czyli wykaz dokumentów i programów składających się na system kontroli zarządczej danej instytucji kultury. To jest taki wykaz, który jest Państwu bardzo pomocny właśnie w tym, aby sprawdzić sobie, czy wszystkie standardy realizujemy i na jakiej podstawie. Jak taki wykaz może wyglądać, to w takim razie ja Państwu pokażę. Udostępniając. Tak. I w tym momencie Państwo powinni widzieć, jakie dokumenty mamy w naszym załączniku. Ja specjalnie, bo Państwo pewnie będziecie pytać, czy udostępnię, ale to do tego to dojdziemy, myślę, do tego dojdziemy później. Pokazuję to w każdym razie jako przykład. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy grupy standardów kontroli zarządczej. Tutaj mamy poszczególne standardy i mamy wpisane, jakie dokumenty stanowią realizację tego standardu, czyli na przykład przestrzeganie wartości etycznych i mamy zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracownika oraz kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji. Mamy też zarządzenie dyrektora w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania oceny pracowników, zapisy w zakresach czynności i obowiązkach służbowych pracowników. Już wiemy, co wpływa na to, że ten standard jest u nas przestrzegany. Kompetencje zawodowe i znowu realizację standardu stanowi. Proszę nie zwracać uwagi na szczegóły, ponieważ ten spis, o którym mówię teraz, to jest załącznik do zarządzenia sprzed 9 lat, więc
Najprawdopodobniej 90, no może nie 90, ale wiele procent z tego zestawienia jest już nieaktualnych. A jak sprawić, żeby ten załącznik zawsze był aktualny? O tym powiem Państwu teraz. Ta prezentacja. No właśnie, bo to, co Państwu pokazałem teraz, to jest odbicie stanu prawnego w pewnej ściśle określonej chwili, w tej, w której zostało wydane zarządzenie. Wtedy obowiązywały takie przepisy, ale to wszystko się zmienia. Ciągle wchodzą nowe przepisy prawa ogólnie obowiązującego, powszechnie obowiązującego. Ciągle wdrażamy nowe zarządzenia, procedury, zmieniamy procedury. Więc warto również, dlatego aby zawsze mieć aktualny wykaz pewnych podstaw prawnych, na których realizowane są u nas standardy kontroli zarządczej, wprowadzić sobie taki rejestr procedur kontroli zarządczej w Instytucji Kultury w wersji elektronicznej. To sobie wprowadzamy też kolejnym zarządzeniem na przykład i proszę zobaczyć, tutaj mamy podane obszary kontroli zarządczej razem z tymi standardami i tu jest akurat po jednej komórce, ale do każdego standardu możemy sobie dopisywać i powinniśmy sobie dopisywać wszystkie akty prawne i powszechnie obowiązujące, z których korzystamy i wewnętrzne, związane z danym standardem. Dzięki temu w każdej chwili jesteśmy z tym na bieżąco, a naprawdę nie zajmuje to wiele czasu. No dobrze, i mamy teraz 20 minut jeszcze. Przejdźmy sobie do tematu, który jest według mnie tematem bardzo ważnym i wdzięcznym też do omawiania. Planowanie i zarządzanie ryzykiem. Mój kod bardzo chce wziąć udział w dzisiejszym webinarium. Fruzeldo, za chwilę. Specjalnie, kiedy mówiłem o tym, że zostały wydane 3 komunikaty ministra finansów dotyczące kontroli zarządczej, omawiałem do tej pory tylko 2. Trzeci z nich to ten, który mówi właśnie o zarządzaniu ryzykiem. I teraz przejdźmy sobie do tych ryzyk. Zarządzanie ryzykiem, planowanie ryzyka jest obowiązkowe, jest jednym ze standardów, to musimy realizować. A czym jest to w ogóle to ryzyko? No ryzyko jest, oznacza możliwość zaistnienia pewnego zdarzenia, które negatywnie wpłynie na osiągnięcie celów i zadań. Realizacja każdego celu czy każdego zadania obciążona jest jakimś ryzykiem, czyli niepewnością, czy to się uda. Zawsze coś może wpłynąć na to, że się nie uda. To są właśnie te ryzyka. W żadnym przypadku też, to jest oczywiste, nie można zredukować tej niepewności do zera. Po prostu tak mówi teoria, że nie ma takiej rzeczy, żeby to było pewne, że się uda, bo zawsze coś może się, kolokwialnie mówiąc, wywalić. I po to jest właśnie zarządzanie ryzykiem. To są procedury oraz polityki oraz skoordynowane działania podejmowane zarówno przez kierownictwo jednostki, jak i pracowników. Proszę zobaczyć, podkreślam to, że pracownicy są zaangażowani w zarządzanie ryzykiem, które poprzez identyfikację i analizę ryzyka oraz określenie adekwatnych reakcji na ryzyko zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia celów i realizacji zadań. Czyli redukujemy tą niepewność poprzez umiejętne zarządzanie ryzykiem. Zwiększamy prawdopodobieństwo osiągnięcia celów. No więc najważniejsze są identyfikacje ryzyk, bo żeby je planować, zarządzać, to musimy je zidentyfikować. No i teraz ten komunikat odwołuje się, no ponieważ tak jak już wspominałem, zarządzanie, kontrola zarządcza ma wiele wspólnego
z planowaniem i sprawozdawczością. I w przypadku ministerstw jest na to kładziony duży nacisk. W przypadku wszystkich jednostek finansów publicznych duży nacisk też kładziony jest na to, aby zidentyfikować cele jednostki, określić je, aby, czyli krótko mówiąc, na takim myśleniu strategicznym. I teraz najlepiej i najwygodniej też dla zarządzania ryzykiem byłaby sytuacja, jeżeli nasza instytucja ma strategię. Wiele instytucji ma swoją strategię, ma określoną misję, ma określone cele, ale nie wszystkie oczywiście. Zachęcam do tego, zresztą jeżeli Państwo zobaczycie na stronie Labibu, również chyba w zeszłym roku było bardzo dobre webinarium pani dyrektor Gromow, biblioteko jako puzzle samorządowej układanki, o którym mówiła o tym, jak tworzyć strategię biblioteki, czy jaka powinna być strategia instytucji kultury w aspekcie strategii organizatora i innych strategii, powiedzmy, sektorowych, ponieważ to wszystko powinno być zgodne i tworzyć na terenie jednostki samorządu terytorialnego, który jest naszym organizatorem, pewien skoordynowany układ. I jeżeli mamy taką strategię, która też jest właśnie, która wynika z pewnych dokumentów strategicznych wyższego rzędu, no to jest to dla nas proste. Jeżeli nie, no to ważne jest to, abyśmy najlepiej potrafili określić swoją misję, przynajmniej roboczą, żebyśmy potrafili zidentyfikować cele strategiczne dla całej instytucji i cele operacyjne, czyli takie, które są realizowane przez poszczególne komórki, jeżeli nasza instytucja jest taka rozbudowana, że posiada komórki organizacyjne. Określając te cele, pamiętajmy o zasadach. To jest też temat tak naprawdę na zupełnie osobne warsztaty. Bardzo ważne, jak określać cele, tak aby były one zgodne z tą metodologią SMART, istotne, precyzyjne i konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne. No i oczywiście, abyśmy potrafili określić zadania, dzięki którym, które prowadzą do realizacji danych celów. I co najważniejsze, abyśmy potrafili odróżniać cele od zadań. Ale to jest temat naprawdę na zupełnie inne spotkanie. Bardzo interesujący, być może takie warsztaty też będą. Ja bym chętnie wziął w nich udział, bym poprowadził. Jeżeli już mamy określone cele, tutaj można jeszcze, tutaj jest też ta przewaga jednostek kultury, instytucji kultury, które mają budżet zadaniowy, bo w budżecie zadaniowym często określone są procesy, które w pewien sposób ułatwiają też wtedy, kiedy nie mamy na przykład strategii identyfikacji tych celów, bo możemy to odnosić do tych procesów. Tak na przykład dzieje się u nas. Następnie identyfikujemy ryzyka w odniesieniu do celów i do zadań. I komunikat ministra mówi, że zarówno dla celów, jak i dla zadań muszą zostać zidentyfikowane ryzyka. Robimy to tak naprawdę permanentnie, a na pewno nie rzadziej niż raz w roku, lub jeśli zmieniają się warunki. Czy ostatnio zmieniły się warunki, które wymusiły na nas identyfikację nowych ryzyk? No tak, oczywiście, że tak. Wystąpienie epidemii COVID-19 to zdecydowanie nowe warunki. I teraz, jeżeli Państwo jeszcze w swoich instytucjach nie zidentyfikowaliście ryzyka związanego ogólnie z nastaniem pandemii, to jest najwyższa pora na to, aby to zrobić. A wiem też, że wiele instytucji kontrolnych, sprawdzając funkcjonowanie między innymi instytucji kultury w okresie pandemii, sprawdza również ten element kontroli zarządczej, czyli czy w związku z nadejściem pandemii zostało zidentyfikowane nowe ryzyko, które się z tym wiąże, a wiąże się z tym przynajmniej
no, ryzyko, które może mieć bardzo szeroko zakrojone konsekwencje, bo to zależy, jak będzie przebiegała pandemia. Ale to zwracam tylko na to uwagę. Jedźmy dalej. Tutaj króciutko o czynnikach, które wpływają na identyfikację ryzyk. No one mogą być właśnie z zewnątrz i mogą być też czynnikami wewnętrznymi. Może bardzo krótko przelećmy tylko. Takie zewnętrznie to zmieniające się oczekiwania lub potrzeby obywateli, zmiany przepisów prawa, zagrożenia naturalne. Wśród tych ryzyk to prawie wszyscy właśnie na pierwszym miejscu wpisują katastrofy budowlane, huragany i tak dalej, i tak dalej. No to są te zagrożenia naturalne, których się też nie da uniknąć. One nam pierwsze przychodzą do głowy. Oczywiście prawdopodobieństwo ich wystąpienia, no, zależy na jakim terenie, jest różne, bo nie wiem, jeżeli mamy gdzieś teren górski, gdzie często zrywane są dachy, to wystąpienie takiej katastrofy budowlanej może być częstsze niż w dużym mieście na przykład, gdzie nie mamy takich zjawisk. No więc to też wszystko mówi o tym, że te ryzyka mogą być różne, w różnych instytucjach trzeba je dopasować. Zmiany gospodarcze, naciski na jednostkę z zewnątrz, zmiany technologii, no ale też wewnętrzne, zmieniająca się kultura organizacji, zmieniające się dostępne środki finansowe, plany, strategie, komunikacje, liczby pracowników i tak dalej. Zachęcam, te czynniki są opisane dokładnie właśnie w tym komunikacie ministra finansów dotyczącym ryzyk. No i teraz, co z tymi ryzykami trzeba zrobić? No więc opisujemy przyczyny wystąpienia tego ryzyka oraz możliwe skutki. No i tu jest też ważne, żeby się zastanowić i sobie tego, co jest przyczyną, a co jest skutkiem ryzyka. Czasem może być też tak, że skutek jednocześnie będzie ryzykiem dla czego innego. Natomiast no ważne jest, wydaje mi się też to, żeby zdiagnozować te pierwotne przyczyny. Bo jeżeli ktoś zidentyfikuje takie ryzyko, że jest bałagan na regale, czyli książki nie są poukładane zgodnie z przyjętymi zasadami, konsekwencją tego ryzyka będzie, że użytkownik nie może w sposób szybki i odnajdywać wyszukiwanej książki czy innego dokumentu. No to teraz pytanie, no, czy ten bałagan na regale to tak naprawdę jest ryzykiem, czy on jest skutkiem tego, że wystąpiły inne ryzyka? To jest też pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Zasada jest też taka, że wszystkie ryzyka powinny mieć swojego właściciela, który jest odpowiedzialny za zapewnienie, że ryzyko jest zarządzane i monitorowane. I ten właściciel ryzyka powinien mieć pewne możliwości, czyli uprawnienia, które wystarczają do zarządzania tym ryzykiem. Zasada jest taka, że dla każdego celu i zadania identyfikujemy ryzyka, to już o tym mówiłem. No i przeprowadzamy analizę ryzyka polegającą na szacowaniu jego istotności. To zaraz pokażę jeszcze, jak to wygląda na mapie ryzyka. Natomiast warto pamiętać, że szacujemy istotność ryzyka poprzez, że ta istotność ryzyka jest iloczynem, czyli mnożymy tak naprawdę określone w jakiejś skali prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka i również określone w jakiejś skali możliwe jego skutki. Najpierw te skale sobie trzeba przyjąć. Metody szacowania ryzyka są różne. Ja tutaj świadomie mówię tylko w sposób bardzo uproszczony, no ale to podczas naszego krótkiego spotkania nie możemy sobie pozwolić na więcej.
Proszę zobaczyć tutaj na właśnie tej mapie ryzyka. Tu mamy trzystopniową ocenę skali skutku i prawdopodobieństwa, czyli skutek może być od 1 do 3, tak? To jest bardzo mały skutek, 1 i bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia. 3 to będzie już katastrofalny skutek i bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia. I teraz jeżeli popatrzymy na iloczyny, no to 3 razy 3, tutaj mamy 9, tak? Jeżeli będzie skutek mniej istotny, ale prawdopodobieństwo i tak duże, to mamy 6. I teraz zadaniem dyrektora jednostki jest wyznaczenie akceptowalnego poziomu ryzyka, czyli takiego, które jesteśmy w stanie zaakceptować i nie podejmować dalszych działań wobec danego ryzyka. No bo mówiliśmy o tym, że ryzyko jest nieuniknione, musimy się nauczyć z nim żyć. Zawsze ono jest. Natomiast naszym zadaniem będzie określenie tego poziomu, do którego możemy je akceptować i reagować wtedy, kiedy ono rzeczywiście wystąpi. Ten poziom akceptowania może być różny dla różnych celów naszej jednostki. Czyli to nie jest tak, że sobie wyznaczamy, że dla wszystkich celów, jeżeli mamy trzystopniową skalę skutku i prawdopodobieństwa, to wyznaczamy sobie, że dla każdego ryzyka to, nie wiem, do 6 jest na przykład akceptowalne, czy do 4. Nie, może być dla poszczególnych celów inne. No i... O, widzę, że Martyna nas pospiesza. Dobrze. Tak, ja się ponownie włączam, bo jest 11.57 i czas nasz upływa nieubłaganie, ale też chciałam wszystkim Państwu przypomnieć, to znaczy, że pozwolimy sobie chwilę przedłużyć to webinarium, żeby dać skończyć prowadzącemu prezentację. Natomiast ci z Państwa, którzy nie mogą z nami być dłużej niż do godziny 12, to przypominam, że webinarium jest nagrywane i będzie udostępnione w ciągu kilku dni, w związku z tym spokojnie będzie można doobejrzeć jeszcze ten fragment, w którym Państwo nie będą uczestniczyli. To Jurku, oddaję Ci głos i jakby proszę o zwięzłość. Staram się, mam jeszcze przed sobą tylko kilka slajdów i chciałem jeszcze Państwu pokazać przykłady rozwiązań wewnętrznych związanych z tym ryzykiem, jak to wygląda. Ale więc wracając do reakcji, jeżeli nie akceptujemy ryzyka, jeżeli ono jest na poziomie nieakceptowalnym, no to możemy zareagować na takie ryzyko na 4 sposoby. Po pierwsze je tolerować, czyli tutaj mamy brak działań wpływających na ryzyko, czyli nie podejmujemy działań, na przykład z powodu kosztów. To ryzyko jakieś jest i tutaj, ale koszty są tak wielkie, że no nie jesteśmy w stanie, że musimy je tolerować, ale też zazwyczaj wtedy, kiedy konsekwencje nie są bardzo poważne, to przyjmujemy taką zasadę, no bo inaczej trzeba się zastanowić, czy mimo dużych kosztów nie trzeba podjąć jakichś innych działań. Kiedy może być taka, kiedy możemy taką reakcję stosować? No na przykład wydaje mi się, że w bibliotece jest pewnym ryzykiem, że będzie awaria dostępu do sieci internetowej. Jeżeli byśmy byli, nie wiem, międzynarodowym operatorem ruchu telekomunikacyjnego albo kluczową instytucją państwową, no to zapewne byśmy mieli wykupione drugie niezależne łącze internetowe i stworzone procedury, że kiedy pada pierwsze, to jest przełączane na cały ruch sieciowy, jest przełączany na drugie łącze. Czy dla biblioteki, nawet dużej, jest to rozwiązanie, które powinniśmy wprowadzać? Może się ono okazać zbyt kosztowne, biorąc pod uwagę, że skutek chwilowego braku dostępu do sieci jest uciążliwy dla naszych
użytkowników, ale jednak nie aż tak uciążliwy, aby powodował konieczność czy budowy dodatkowego łącza, czy wykupienia go i płacenia co miesiąc dużego abonamentu po to, aby bardzo rzadko z niego korzystać. Jest to do rozważenia. Przeniesienie ryzyka to jest drugi rodzaj reakcji. I tutaj taką najpopularniejszym sposobem przenoszenia ryzyka, czyli przekazanie całego ryzyka innej stronie podmiotowi jednostki, jest na przykład zakup polisy ubezpieczeniowej. Są jeszcze, nie wiem, można powiedzieć, to, że nie wiem, podpisywanie jakiegoś przez, nie wiem, przez naszych użytkowników, na przykład jakiegoś oświadczenia, że biorąc udział w zajęciach edukacyjnych z jakimś tam, nie wiem, elementem, to zostali na przykład poinformowani, że tak teraz wymyślam, czasem jak są jakieś zajęcia, gdzie jest używane światło stroboskopowe, wiem, że to jest niebezpieczne, że ryzykujemy, bo na przykład osoby z tendencjami do epilepsji mogą źle reagować na takie światło, możemy podpisać, poprosić rodziców dzieci o podpisanie, że zostali poinformowani, że takie coś jest i że oni gwarantują, że ich dzieci nie mają takich skłonności, nic im się nie stanie. Przenosimy ryzyko wtedy na rodziców, tak? Wycofanie się to jest odejście od działań, które wiążą się z ryzykiem. Na przykład rezygnacja z projektu, przedsięwzięcia jako zbyt ryzykownego. Boimy się tego, że to nie wyjdzie, rezygnujemy. No i najpopularniejsza reakcja, czyli podejmowanie działań ograniczających ryzyko do akceptowanego poziomu. Powiedzmy, że czyli to są wszystkie mechanizmy kontroli, mechanizmy różnych działań zabezpieczających i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, zidentyfikowaliśmy ryzyko, że na przykład w naszej bibliotece jest jeden bibliotekarz systemowy, który ma wszystkie uprawnienia. Jeżeli okaże się, że jest chory, no to nie ma kto zarządzać naszym systemem bibliotecznym. No to takim działaniem będzie utworzenie stanowiska czy powierzenie komuś funkcji zastępcy bibliotekarza systemowego, tylko też nie tylko na papierze, tylko poprzez odpowiednie przeszkolenie, danie mu odpowiednich uprawnień i w ten sposób minimalizujemy ryzyko i sprowadzamy je do akceptowalnego poziomu. W tej chwili choroba bibliotekarza systemowego nie jest już takim dużym ryzykiem i nie okaże się, że nie ma kto obsługiwać systemu przez czasem wiele dni. I teraz wdrażając procedurę zarządzania ryzykiem, co ona powinna zawierać? To tylko króciutko, zaraz to pokażę. Powiązanie między celami jednostki a przyjętymi w jednostce zasadami zarządzania ryzykiem, politykę kierownictwa w zakresie akceptowania poziomu ryzyka, rozliczalność i odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem, czyli rolę poszczególnych uczestników systemu zarządzania ryzykiem, kto w tym procesie za co odpowiada. Sposoby mierzenia, raportowania wyników zarządzania ryzykiem, czyli monitorowanie skuteczności, zobowiązania określonych osób, stanowisk do dokonywania okresowych przeglądów, doskonalenia polityk, procedur, no i wzory dokumentów. To jest też z komunikatu zaczerpnięte. Natomiast rejestr ryzyka, który też powinniśmy wprowadzić, powinien zawierać przynajmniej następujące informacje. Opis ryzyk, oceny ryzyk, wskazywać na właścicieli ryzyk, wskazywać na reakcje wobec ryzyk i na planowane mechanizmy kontroli. I teraz, jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem w naszej bibliotece, to takie zarządzenie wprowadzające politykę zarządzania ryzykiem określa koordynatora procesu zarządzania ryzykiem, politykę, tak jak mówiliśmy wcześniej na tamtym slajdzie, ten jest podwójny, powinien zawierać i polityki, i procedury, tak, i tu właśnie mamy politykę
określającą ogólne zasady zarządzania ryzykiem, procedurę zarządzania ryzykiem określającą zasady realizacji polityki, no i załączniki do tej procedury. To jest mapa procesów, karta procesu, bo tak to jest u nas sformułowane w tej chwili. Mogą to być, nie wiem, karty celów na przykład i zadań. Tabele punktowe, skutki wystąpienia ryzyk, bo tutaj sobie opisujemy, jakie punkty się w jakiej sytuacji daje. Tabele punktowe, prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk, rejestr ryzyka i mapę ryzyka. Tutaj bardzo szybko postaram się Państwu tylko pokazać mniej więcej, jak to zarządzanie wygląda. I też od razu to mówiłem, że wrócę do tego tematu, bo wiem, że będą pewnie takie pytania, czy tą dokumentację Państwu udostępnię, prześlę i tak dalej, czy będziecie Państwo mogli z niej skorzystać. Więc wolałbym nie. Jeżeli ktoś chciałby z Państwa dostać jakąś dokumentację na wzór, na której mógłby się opierać, to proszę o kontakt mailowy, ale wolałbym tej nie udostępniać, bo jeżeli coś rekomenduję i mam podawać na wzór, to muszę mieć pewność, że to jest w 100% dobre. Dokumenty, o których mówię, co prawda ja przyjmowałem już jako dyrektor, ale prawie dekadę temu. Przez dekadę w zarządzaniu, w ogóle w kontroli zarządczej, w zarządzaniu ryzykiem wiele się zmieniło i te dokumenty wymagają pewnej aktualizacji. Ja teraz nie miałbym odwagi Państwu ich pokazywać i mówić, że to są dobre rozwiązania. To są rozwiązania dobre na prawie dekadę temu, które będą doskonalone, no ale żadna biblioteka i instytucja kultury, a może któraś jest doskonała, my staramy się dążyć do tej doskonałości, no ale na przykład jeżeli właśnie chodzi o kontrolę zarządczą i ja przede wszystkim zarządzanie ryzykiem, to mamy dość bogate wnioski, o których też Państwu napomknąłem, jeszcze pewnie napomknę, ale one nam posłużą do aktualizacji tej dokumentacji. Więc jeżeli będę przekonany, że zrobiliśmy to najlepiej, jak potrafiliśmy, a myślę, że zrobimy to w najbliższym czasie, to chętnie ją Państwu udostępnię. Natomiast broń Boże, nie polecam na razie wzorowania się na tym, co przygotowaliśmy prawie dekadę temu. Natomiast chętnie to mogę Państwu pokazać, przynajmniej żebyście mniej więcej w zarysie widzieli, jak to wygląda i to bardzo na szybko oczywiście. Wybór okna. Proszę bardzo. Pach. No więc to jest zarządzanie w sprawie zarządzania ryzykiem. I tutaj, tak jak Państwu mówiłem, po pierwsze wprowadza się zarządzanie, politykę zarządzania ryzykiem w załączniku pierwszym i procedurę zarządzania ryzykiem w załączeniu drugim. Powołałem zastępcę dyrektora na koordynatora procesu zarządzania ryzykiem i poleciłem mu wykonanie zarządzenia, którym wprowadziłem właśnie system zarządzania ryzykiem. I teraz króciutko przez załączniki. I to jest polityka zarządzania ryzykiem, więc ona w skrócie tutaj opisuje, również odnosi się do tego, czemu służy zarządzanie ryzykiem. To są rzeczy, które są pewną adaptacją rzeczywiście przepisów wydanych w komunikacie, no bo komunikat jest wskazówką, tak? Więc co prawda jest zasada legislacyjna, że do aktów niższego rzędu nie przepisujemy aktów wyższego rzędu, szczególnie z prawa powszechnie obowiązującego. Natomiast jeżeli są to tylko wytyczne, no to my powinniśmy je zawrzeć w naszym dokumencie jako prawo wewnętrznie obowiązujące. Wpisane są także obowiązki kierowników związane z zarządzaniem ryzykiem, tego typu rzeczy. Kolejny dokument, bo tam to było polityką, to jest już procedura zarządzania ryzykiem. Tutaj mamy słowniczek, czyli mówimy, kto jest menadżerem ryzyka, kto jest kogo rozumiemy przez właściciela ryzyka, koordynatora procesu zarządzania ryzykiem i tak dalej. Mówimy, jak wygląda identyfikacja ryzyk i jak jest dokumentowana za pomocą załączników. E
No i teraz. I teraz kolejne załączniki, o których mowa w tej procedurze, to mapa procesów realizowanych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. No właśnie, no bo u nas, tak jak mówiłem, oparliśmy się na pewnych procesach, mając budżet zadaniowy, wyszliśmy z takiego założenia. I tutaj mamy zdefiniowanych kilka, dokładnie 6 procesów głównych i procesy wspomagające. To jest akurat to samo otwarte. Dla każdego procesu, który sobie zdefiniowaliśmy, jest karta procesu, która mówi o jego nazwie, numerze, o celu procesu, o miernikach, właścicielu, przebiegu procesu. No i tutaj jest miejsce na zidentyfikowanie ryzyk, na punktowe podanie ich skutków, punktowe podanie prawdopodobieństwa i wyliczenie istotności. Tutaj należy opisać skutki, czyli następstwa wystąpienia ryzyka, no i ewentualnie wpisać dodatkowe informacje. Ja przeleciałem tylko przez tą procedurę, ale w skrócie powiem tak, że te karty procesów wypełniają ich właściciele, czyli osoby odpowiedzialne za realizację danego procesu w bibliotece. To są materiały pomocnicze, czyli właśnie ta tabela punktowa skutki wystąpienia ryzyka. Tutaj mówimy o tym, że ryzyko, które sobie punktujemy jako 1, to jest skutek wystąpienia ryzyka nieznaczny, a to oznacza, że ma znikomy wpływ na realizację celów i zadań organizacji. Brak skutków prawnych, nieznaczny skutek finansowy, brak wpływu na bezpieczeństwo pracowników, brak wpływu na wizerunek organizacji itd. I tu przechodzimy sobie przez takie opisy: mały, średni, poważny i aż katastrofalny, tak? Brak realizacji zadania, brak realizacji celu, bardzo poważne, rozległe konsekwencje prawne, naruszenie bezpieczeństwa pracowników, wysokie straty finansowe, utrata dobrego wizerunku organizacji i tak dalej, i tak dalej. Kolejną taką ściągawką, która z kolei, bo to pomaga punktować skutki wystąpienia ryzyka, natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka pomaga punktować kolejna tabela punktowa i tutaj mówimy, że jeżeli prawdopodobieństwo oceniamy na 1, to jest bardzo rzadkie lub prawie niemożliwe. I rozumiemy przez to, że zdarzenie może zaistnieć jedynie w wyjątkowych okolicznościach, od 1 do 20%, że wystąpi raz na 10 lat, a najprawdopodobniej w ogóle nie zaistnieje. Nie wystąpiło dotychczas, dotyczy jednostkowych spraw. No i tutaj lecimy sobie przez opisy małego prawdopodobieństwa, średniego, dużego i ryzyko, które jest pewne. Pewne, czyli oczekuje się, że zdarzenie nastąpi od 81 do 100%, że wystąpi regularnie, co miesiąc lub częściej, dotyczy wszystkich lub prawie wszystkich spraw. Te karty procesów i ryzyka, o których sobie mówiliśmy przed chwilą, wypełniali osoby, które są odpowiedzialne za realizację pewnych procesów i też stają się właścicielami ryzyk, jeżeli oczywiście posiadają odpowiednie narzędzia. Natomiast koordynator zbiera te ryzyka do rejestru ryzyk. To jest tabela właśnie, która dotyczy rejestru ryzyka. I tutaj mamy identyfikację ryzyka, część dotyczącą identyfikacji, część dotyczącą analizy ryzyka. Jaka jest nasza odpowiedź na ryzyko? No i oczywiście właściciela ryzyka. No i załącznik szósty to jest mapa ryzyka. Tak jak mówiłem, nasza skala akurat jest 5-punktowa i tutaj mamy mniej więcej zaznaczone, kiedy ta istotność jest bardzo duża kolorami, aczkolwiek, tak jak mówiłem, to dyrektor musi wyznaczać poziom, i tak też jest w naszej procedurze, że dyrektor ustala, do jakiego poziomu dla danego ryzyka
jest to poziom akceptowalny wystąpienia tego ryzyka. Teraz chciałem Państwu pokazać już w zasadzie na koniec, jak na przykład wygląda wypełniona taka karta procesu. To jest dla obsługi kadrowej na przykład. Cel procesu: zapewnienie obsługi personalnej pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Mierniki, liczba terminowo przekazanych sprawozdań do ZUS, GUS, PFRON-u, liczba prawidłowo i terminowo przygotowanych dokumentacji kadrowej itd., itd. Kierownik działu administracji odpowiada za ten proces. Tu jest opisany przebieg tego procesu i jakie są czynności wykonywane, jak to jest udokumentowane. No i tutaj są zidentyfikowane ryzyka i wśród tych ryzyk podczas ostatniej oceny na przykład mamy zidentyfikowane absencje chorobowe pracowników, w tym związane z kwarantannami COVID, stanowiska pracy mocno specjalistyczne. Skutki zostały określone na 4, czyli prawie, czyli bardzo poważny skutek, prawdopodobieństwo wystąpienia 4, no bo rzeczywiście tych zachorowań, szczególnie w dobie pandemii, jest bardzo dużo i to jest, no jak nie zostaniemy szybko wyszczepieni, to prędzej czy później pewnie większość z nas zachoruje, no więc rzeczywiście chyba prawidłowo to prawdopodobieństwo zostało oszacowane. Kolejne ryzyko to współpraca z podmiotami zewnętrznymi, długie procedury postępowania podmiotów zewnętrznych, czyli coś, co jest od nas niezależne, tak? Bo rzeczywiście możemy działać szybko i sprawnie, ale coś gdzieś wysyłamy i oczekujemy. Skutki zostały oszacowane na 3, prawdopodobieństwo na 4, bo tak się zazwyczaj dzieje. No i istotność ryzyka 12, częste zmiany. No i tutaj są opisane już skutki. I takie karty procesów wpływają do koordynatora, który zbiera je w rejestrze, poddaje analizie, no i zastanawiamy się, jakie działania powinny zostać podjęte. I teraz dlatego o tych ryzykach też tyle chciałem powiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że ryzyka są naprawdę sprawą, która przy poważnym potraktowaniu może przynieść wiele korzyści, bo dają one, oczywiście na co dzień uświadamiamy sobie, że istnieje jakieś ryzyko, bo wszyscy przyzwyczailiśmy się do życia z ryzykami, ale też mówimy o tym, że ale też nie zastanawiamy się do końca nad tym, jak z tym ryzykiem postępować, czy je akceptować, czy podjąć którąś, do jakiego poziomu, czy podjąć któreś z działań. Więc przeglądnięcie tych ryzyk stwarza nam możliwość rzeczywiście takiego głębszego spojrzenia na instytucje i na problemy, które mogą nas czekać, jeżeli to ryzyko wystąpi. Warto dać sobie chwilę na taką refleksję. Warto zastanowić się nad tym, bo przecież to kierujący zbiera tą analizę, czy analizuje te ryzyka, które często przygotowują podlegli mu pracownicy, właściciele danych procesów, osoby, które odpowiadają za realizację jakichś celów. No więc dzięki temu ma też wgląd w ich spojrzenie, bo często nie ma takiej okazji, żeby porozmawiać z podległym pracownikiem na temat wszystkich jego trosk, tak? Bo on się obawia, że coś takiego wystąpi, ale czasem nie wie, jak to zgłosić, myśli, że może zostanie to zlekceważone, a tutaj jest szansa na oficjalne zgłoszenie tego i dyrektor musi wziąć takie ryzyko pod uwagę. To też jest szansa dla państwa, dla pracowników, którzy koordynują jakieś procesy. Martwicie się tym, że nie wiem, sprzęt jest bardzo wyeksploatowany, ale 10 razy już zgłaszaliście to do odpowiedniego działu, mówiliście o tym dyrektorowi, jak grochem o ścianę. No jeżeli zostanie to uwzględnione w rejestrze ryzyk, że to wyeksploatowanie sprzętu może z dużym prawdopodobieństwem spowodować awarię, no to
jest to zgłoszone i dyrektor musi coś z tym zrobić, musi podjąć odpowiednie działania, chyba że stwierdzi, że jest to ryzyko akceptowalne i tyle, ale wtedy to jest jego problem. Martyna coraz surowiej na nas patrzy, a ja właśnie tym akcentem, w którym chciałem tylko zwrócić uwagę, że analiza ryzyka jest korzystna nie tylko dla dyrektora, ale także dla pracowników, dla których jest narzędziem przekazywania swoich własnych obaw o realizację procesów, za które odpowiadają. Tym akcentem chciałbym zakończyć nasze spotkanie. Przepraszam, ale tak od razu mi się wydawało, że czasu mamy trochę za mało, ale ci z Państwa, którzy byli z nami od początku, to chyba zauważyli, że ciężko by było cokolwiek z tego pominąć, aczkolwiek wiele rzeczy zostało omówionych w sposób, który pozostawiły mi duży niedosyt. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś spotkać i kontynuować ten temat. Ja bardzo dziękuję za to webinarium i pozwolę sobie nie zostawić już w takim razie przestrzeni na pytania. Tych pytań po pierwsze nie było zbyt dużo. Tak naprawdę z tych, na które nie uzyskali Państwo odpowiedzi, to ja znalazłam dwa. I te pytania pozwolę sobie zadać w inny sposób prowadzącemu i poproszę o odpowiedź na nie już na portalu Labib. Tam, gdzie znajdą Państwo artykuł z linkiem do nagrania webinarium, poproszę również, żeby się znalazły odpowiedzi na te dwa pytania. Bardzo dziękuję za to, że Państwo wytrwali do końca. Ponad 20 minut dłużej niż przewidywaliśmy. Webinarium trwało, ale temat ważny, interesujący dla Państwa, co też o czym świadczy duża liczba uczestników. Zapraszam Państwa jednocześnie na kolejne webinarium, które się odbędzie w ramach 12 miesięcy tematycznych. Już w przyszłym tygodniu, 25 lutego o godzinie 11. Dziękuję. Tymczasem i do zobaczenia wkrótce. Ja też Państwu bardzo dziękuję. Jeszcze raz, jeżeli ktoś z Państwa chciałby pozostawać w kontakcie i ewentualnie kiedyś, mam nadzieję, że w niedługim czasie, wziąć materiały, które pewnie dopracujemy albo wspólnie zastanawiać się nad tym tematem, proszę o kontakt mailowy. Tak jak mówię, jeżeli wypracujemy rozwiązanie, które będę mógł z pełnym przekonaniem Państwu pokazać i zarekomendować, chętnie to zrobię. Bardzo Państwu dziękuję i przepraszam za przedłużenie czasu.